To jest temat, który ma realny wpływ na zmianę systemu, mianowicie zastosowanie niskowęglowodanowego stylu życia w celu zapobiegania i leczenia chorób metabolicznych jako wyzwanie dla systemów ochrony służby zdrowia. No to zabawmy się teraz w twórców systemu, nie w Oba twórców tak. świata, tylko do, w twórców systemu. Nie ma problemu. Uczciwość, transparentność, bez kłamania. Wchodzi do, do mnie człowiek... Brawo i... Wchodzi do mnie człowiek, bo wiem, że o 12 robię sobie kawkę i siadamy, i tak ten jest. człowiek informuje mnie. Możesz doktorze, sobie nogi na stół dać, rozumiesz. Jak to? chcesz. I oddolnie, rzeczywiście i odgórnie w sumie zaczynamy edukować nowe, przyszłe pokolenie świadomych lekarzy, którzy chcą wycofywać choroby, a Czyli niektórzy tak mają w głowie jest. nowe nazwy leków. Bracia Rodzeń. Zdrowie zaczyna się od wiedzy. Wiedzę znajdziesz w książkach Braci Rodzeń szczegóły na stronie wwwbraciarodzen.pl Temat, który, który teraz sobie poruszymy, no jest czuję, czuję go, bo to jest temat, który ma realny wpływ na zmianę systemu. Mianowicie przygotowaliśmy takie coś zastosowanie niskowęglowodanowego stylu życia w celu zapobiegania i leczenia chorób metabolicznych jako wyzwanie dla systemów ochrony służby zdrowia i takich pięć Najważniejszych wyzwań chodzi o to, jakie są wyzwania, które we wprowadzeniu tego stylu niskowęglowodanowego, wiesz, typu mm -hmm. jak tak. przekonać pracowników, jak zmienić system. Czyli tak, wiemy już, mm -hmm. czyli, czyli ten kontekst. Zaczynamy totalnie chorować i wręcz wymierać jako społeczeństwo mm -hmm. na, na choroby metaboliczne, u podłoża których leży insulinooporność. Wiemy już. Nie, ma, nie mamy żadnych wątpliwości jako niezależnie myślące byty, że aby Myślałem, że to bydło, aby wy bydło też chyba niezależnie Myślę, mo może myśleć. Tak. Myślę, że tak. W każdym razie, aby wycofać te choroby, wiemy, że należy terapeutycznie ograniczać węglowodany, ale, ale z, drugiej z drugiej strony, strony system jest zabetonowany. Ale z drugiej strony Dokładnie. wiemy, tak. że ten styl życia jest najbardziej hejtowanym stylem życia ze wszystkich tak zwanych diet. We wszystkich rankingach, dlaczego tak jest i co zrobić, żeby ten upadający system, który obciążony jest w największym stopniu przez chorych metabolicznie i powikłania tych chorób metabolicznych, przekonać do tego, że to terapeutyczne tak. ograniczanie węglowodanów powinno być pierwszą i najważniejszą strategią do Świetne. tego, aby wyleczyć tak. większość osób, pomóc większości osób i uzdrowić system. System. No to zabawmy się teraz w twórców e, systemu, nie w Obotę. twórców świata, tylko w twórców systemu. Nie ma problemu. Jakbyśmy mieli wpływ, czyli mieli tutaj przed sobą e, takie rozłożone, jakieś pole, takie gdzie tworzy się, nie wiem, e, tworzymy miasto, tworzymy świat i galaktyki. Idźmy, idźmy po prostu daleko. Proste. I ustawiamy po prostu pioneczki na tym, n, na, te, na, na tej planszy. Numer jeden. Musimy zorganizować edukację i szkolenie pracowników czyli ochrony zdrowia. Który ma wycofywać choroby metaboliczne? Dokładnie, świetnie. Y, musimy z, y, utworzyć system edukacji i szkoleń pracowników ochrony zdrowia. I teraz to będzie, ja sobie tu napisałem, jedno z głównych wyzwań jest zapewnienie, aby pracownicy służby zdrowia mieli odpowiednią wiedzę, szkolenie na temat diet niskowęglowodanowych i ich wpływu na zdrowie. No to dobra, y, zatrudniamy przedstawicieli medycznych, y, y, którzy okay. jeżdżą od gabinetu do gabinetu, Dobrze. czuję to. Y, Lotkami. Y, y, z gwiazdeczką z, z gwiazdeczką ale dokładnie. No tak, ale ja, ja ale mówię, ale w ty tym razem prze przewrotnie mówią o ta... stylu niskowęglowodanowym. Oczy oczywiście wow. ja mówię, że teraz czyli zmieniamy nazwę, czyli niech ten system wygląda jak wygląda, tylko że Ci, którzy atakują najczęściej lekarzy z informacjami mm -hmm. i edukują obecny system, niech będą to ludzie, którzy mają ogromną wiedzę, czy zostali przeszkoleni, nie wiem, przez Instytut, Fundację Braci Rodzeń. Tak. Fundacja, która ma właśnie za cel promowanie tego stylu życia. Wchodzi tam kilkaset osób, mm -hmm. którzy stają się przedstawicielami Terapeutycznego ograniczania węglowodanów i oni w taki sposób nieprzeszkadzający, nieangażujący i nie, nie taki nachalny, jak to robią przedstawiciele farmaceutyczni, dostarczają i edukują lekarzy. A przerwę ci. A Dlaczego? Nie? Bo. Ja uważam, że powinien być skuteczny, no bo jeżeli przedstawiciele medyczni mają prawo jednak być na halni, dl dlaczego? Ja uważam, że powinni użyć. Nie, chodzi e mi tylko o to, że. żeby, okej, okay, nie przeszkadzali tak, w jakości. chodzi czyli o to, nie no... kosztem jakości. N Oczywiście. Nieraz, nieraz przecież zdarzało się, teraz jest to mniej, się zdarza, że w, w kolejce było 10 pacjentów, a trzech tak. było przedstawicieli handlowych słuchanych jako pacjent. Mi chodzi o to, żeby to był jasny, jasny, podzielony czas. W tym czasie mam obowiązek się edukować i w tym czasie przyjmę tego jednego, Dokładnie obowiązek edukacji. Przedstawiciela. Nie, dla, nie żeby ten przedstawiciel przepychał się i udawał pacjenta chorego, bo przecież bardzo Świetnie. często Czyli to się w godzinach pracy masz godzinę. Uczciwość, uczciwość, transparentność, bez kłamania. Wchodzi do, do mnie człowiek. Z prawo i sprawa Wchodzi do mnie człowiek, bo wiem, że o 12 robię sobie kawkę i siadamy i tak ten jest. człowiek informuje mnie. Możesz doktorze, sobie nogi na stół dać, rozumiesz. Jak nie. chcesz. Do tej pory, ja do tej pory był pan źle uczony, przekazywał pan złe zalecenia, ale od górnej, ja jestem przedstawicielem góry. No tak. Jestem przedstawicielem Góry, czyli Fundacja Braci Rodzeń, która ma akredytację I Ministerstwa, ma tysiąca, tysiąc. Ministerstwa Zdrowia. Chciałbym przekazać informacje, które sprawią, że będzie u swoich pacjentów Pan wycofywał choroby metaboliczne. System zaraz padnie, jeżeli czegoś nie zrobimy. Jest to odgórna inicjatywa. Która ma za zadanie polepszyć też pana pracę. Wobec tego jest informacja, są rzetelne informacje na temat przyczyn chorób metabolicznych, panie doktorze. Proszę bardzo, nadciśnienie, stłuszczenie wątroby, cukrzyca typu drugiego i wiele innych chorób. To są choroby u podłoża których stoi insulinoporność. Należy zastosować terapeutyczne ograniczanie węglowodanów. Proszę bardzo, to są książki. Chociażby, o, chociażby, właśnie terapeutyczne ograniczanie węglowodanów. Tutaj pan doktor dowie się wszystkiego łącznie. Na końcu ma pan tabelę, jak odstawiać leki u pacjenta. I to jest, uważam, bardzo ważny element, żeby zacząć edukować profesjonalistów. Mhm. Bo to tutaj powinno zacząć się cała rewolucja, bo to bezwzględnie rewolucja. Rewolucja systemu. Świetnie, ale też zamieniamy jednych graczy na drugich, czyli korzystamy z umiejętności graczy firm farmaceutycznych, przejmujemy te umiejętności, udoskonalamy Przede je. Przede wszystkim wywalamy tych, tamtych tak, graczy. Dobra, wywalamy. Dlatego powiedziałem: zamieniamy i udoskonalamy ich systemy. To oczywiście wymaga umiejętności marketingowych, do, to jest oczywiste, mamy to. I Teraz coś ważnego chciałeś yeah. powiedzieć, no to jeszcze, jeszcze idźmy dalej, bo jeżeli już mamy tych graczy takich na pierwszej linii frontu, i to już, umówmy się, nie będzie front, tylko czysta przyjemność, bo ten system mm -hmm. zacznie być ludzki, pełny, pełen pracowników zadowolonych z pracy, pełen świetnych interakcji wypoczętych, w końcu wypoczętych lekarzy, którzy nie myślą o tym, jak tam, gonić do następnej pracy, żeby narąbać kasy na tego Lexusa. będą jeździć Lexusami, ale dlatego, że system będzie wydolny, płacił sowicie lekarzom, bo komu ma płacić, jak nie lekarzom. I teraz, ale, ale jeszcze co do edukacji, nie możemy mhm. zapomnieć o naj, najbardziej przydatnym pracowniku tego systemu, moim zdaniem, czyli pielęgniarkach. Tak. Pielęgniarkach, które są Dobra. niedoceniane, które są. Ich wiedza jest bagatelizowana. My musimy wykorzystać. Same często ją bagatelizują. W nowym systemie musimy wykorzystać pielęgniarki, które powinny mieć wiedzę na temat terapeutycznego ograniczania węglowodanów, i to pacjent powinien trafić Dobra. najpierw do pielęgniarki. Pójdziemy, to dobra, mhm. i kończ. Czyli edukacja, tak, kompletnego personelu, czyli tego tak zwanego POZ-u, łącznie z tym, że powinniśmy wyedukować tak zwanych edukatorów. Świetnie, ma, ma, to jest czwarty punkt będzie wsparcie, mhm. monitorowanie pacjentów. Myślę, że tu będzie Świetnie. ważna rola pielęgniarki, ale jeszcze pierwszy punkt edukacja, szkolenie. Uważam, że oprócz tych właśnie naszych wojowników o dobry system, my powinniśmy zacząć od Podstaw, ja sobie tu zapisałem, że powinniśmy zaktualizować programy edukacyjne dla lekarzy, dla dietetyków, no tak. dla pielęgniarek, a racja, dla bo specjalistów, bo aby, weszliśmy... żeby skutecznie mogli doradzać i wspierać pacjentów. Bo my już weszliśmy do tego mhm. lekarza po studiach, a my rzeczywiście powinniśmy Oczywiście. zacząć na studiach. Bo jeżeli on będzie dobrze wykształcony, to uwierz mi, my będziemy A. potrzebowali tylko tych na zasadzie Jasne. doktorów wspominamy. Zobacz, my wtedy no. ograniczamy, my, my wtedy ma, ma, na studiach mamy wszystkich. Na początku byśmy tych starych musieli, którzy już są, mają sprane mózgi, ty, tymi naszymi wiesz, tak. żołnierzami tak, 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 tak. zmienić im paradygmat. Ale tak? potem zaczynamy mieć mm -hmm. wpływ na system edukacji, czyli tak, po, po pierwsze wywalamy firmy farmaceutyczne, które e, tworzą do tej, do, dotychczasowy system Dokładnie. edukacji. Mówimy panom już dziękujemy. Nie, nie ehm. Róbcie, dobre, nie na tym rzeczy, polu. róbcie tak. dobre rzeczy, które robicie, ale przestańcie nam mieszać w, w działce zdrowia metabolicznego. To prawda. My wchodzimy ze swoim programem terapeutycznego ograniczania węglowodanów dla studentów medycyny. Tak. I oddolnie rzeczywiście i odgórnie w sumie zaczynamy edukować nowe, przyszłe pokolenie świadomych lekarzy, którzy chcą wycofywać choroby, a nie niektórzy mają w głowie tak nowe nazwy leków, oczywiście, jak tylko wchodzą na rynek. Czyli to wymaga oczywiście szerokiej, szerokiej współpracy. To wymaga znalezienia rektorów, szefów uczelni, którzy są otwarci na zmiany. Wierzę w to, że tak będzie. To co? Pierwszy punkt mamy na razie, my. myślę, że głęboko tutaj rozpocząć. Oczywiście. I, I na pewno wykorzystujemy nowe technologie. Oczywiście, no, czas że tak. Się nie, to się nie, nie cofnie. Tak. Wykorzystujemy nowe technologie y, i te technologie, dajemy te technologie lekarzom, pielęgniarkom. Oni wcale nie muszą jeździć na te konferencje, gdzie się pije, tańczy i, i je. Tańczyć mogą, oczywiście. Y, mogą tańczyć, oczywiście, tak. ale, ale można przecież tak. niekoniecznie trzeba jechać na konferencję po to, żeby tańczyć i pić a olewać wykłady. Ale jak już będą tańczyć i pić, no to przynajmniej mamy pewność, że tam będą ludzie, którzy im powiedzą, że styl niskowęglowodanowy wycofuje, a nie, że mój Nie, lek jest chodzi najlepszy. mi o to, że po to, żeby oszczędzić, skoro to już będzie za nasze, pieniądze, no ale nie za nasze będą za nasze, nasze czyli systemowe, no. a nie za firm farmaceutycznych, to zostawmy tych pacjentów w domu albo w gabinecie, żeby tak. o tą godzinkę sobie w tym gabinecie siedział piłkawkę i żeby słuchał wykładu online. No, tak tak, tak, tak. Albo miał aplikację do wycofywania chorób, którą teraz notabene robimy, tak. która będzie się nazywać Skaner, skaner zdrowia, zdrowia metabolicznego. metabolicznego. Ta aplikacja będzie oczywiście totalnie za darmo i żeby każdy lekarz polecił pacjentowi tą Świetnie. aplikację skaner zdrowia metabolicznego. Co z tego wyjdzie, zobaczymy. Oczywiście. Dobra, no to mamy drugi punkt. Długo nad tym myślałem. I wyszło coś takiego. Zmiana paradygmatu w leczeniu chorób metabolicznych. No trzeba zmienić paradygmat. No, tak. Czyli trzeba wymazać gumką to, co tam zostało narąbane zgodnie ze starym paradygmatem. I napisem tak, że tradycyjne podejście do leczenia chorób metabolicznych często skupia się na farmakoterapii. Prawda? Prawda. Promowanie zmiany stylu życia jako pierwszorzędnej interwencji wymaga zmiany myślenia zarówno wśród profesjonalistów medycznych, jak i pacjentów, jak i pacjentów. System ochrony zdrowia musi akceptować i integrować Interwencje dietetyczne tak. jako kluczowe komponenty programów leczenia. Czyli nie możemy po, na studiach po macoszemu traktować styl niskowęglowodanowy, zmiany jedzenia, tylko to musi być główna komponenta, tak. do której te leki ewentualnie niezbędne będą dokonywać. Ale nie zapominajmy o pacjentach, zmiana paradygmatu dotyczy Kiedyś bardzo takim często. Kiedyś e e ktoś ulepił Misia z tabletek. Kevin, sam w domu. Nie, był taki serial, i ktoś, żeby dziewczynce, żeby nie było jej smutno, to ulepił z tabletek e Misia. E z paracetamolu? Na przykład. Nie możemy zapomnieć, zapomnieć o pacjentach, i teraz uważajcie, w tym idealnym systemie, o którym my mówimy, leci mnóstwo reklam. Ci, którzy jeszcze są na, w telewizji i w radiu, mm -hmm. leci mnóstwo reklam. Przykład pierwszej reklamy. Chcesz wycofać cukrzycę typu 2? Zastosuj. Terapeutyczne ograniczanie węglowodanów. Gotowy na zmianę? Terapeutyczne ograniczanie węglowodanów może być kluczem do Twojego zdrowia metabolicznego. Zapraszamy na darmowy webinar, gdzie odkryjesz tajniki zdrowego życia. Nie ma cudownego leku, ale jest sposób na zmianę. Dołącz do nas i zadbaj o swoje zdrowie już dziś. Zapisz się teraz. Zapraszamy. Twoje, Twoje zdrowie, zdrowie w, twoich, w rękach. twoich rękach. Świetnie! I ty powiedziałeś, drogi pacjencie, a i ten lek wcale nie jest drogi, bo jest darmowy. Masz tutaj listę zakupów. Idź do sklepu, idź do lokalnego rolnika, zamów przez internet, dobre mięso. Tylko, żeby było jaja. jasne, te webinary nie będą się odbywać tak jak większość webinarów dla lekarzy na platformach firm farmaceutycznych. farmaceutycznych. Będzie się, i nie, i nie będzie w tle nazwa leku, tak. nazwa leku wow. i firmy, Ale no, siara. tak przedstawiciele towarzystw Szykę. medycznych prowadzą webinary dla lekarzy w studiu firmy farmaceutycznej, a w tle jest nazwa tej firmy hmm. i mówią o lekarzach tej ja, bym nie, ja bym nie chciał promować w ten sposób swoim nazwiskiem. Czysty konflikt interesów. Tak, dlatego tak, te w, tak. w idealnym systemie fundacji braci rodzeń, tak jak mówisz, przejrzyste wszystko, przejrzyste, jakiś tam, wiesz, bułkę przez bibułkę. Jasne. No. Także seria webinarów, czyli zmieniamy te paradygmaty poprzez edukację. 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 Ale też uważam długoterminową perspektywę, wieloletnią, żebyśmy też Jasne. nie oczekiwali od tego, że nagle specjaliści, lekarze, cały system w ciągu dwóch lat się zmieni. Nie, nie, nie. nie my musimy ustalić tą perspektywę 20 lat, Mateusz, lub nawet po tak, naszej śmierci. Dobrze. Fundacja nasza, tą naszą myśl będzie. Co nie, ciągnęła, co, ciągła, nie, co nie oznacza, że, że wy będziecie 20 lat się zmieniać. Nie, bo jednostki będą zdrowieć już po dwóch, trzech, czterech miesiącach. Ale system jest oporny. ale On się system, będzie wolno My mówimy o zmianie systemu, który będzie trwał wiele, wiele lat, ale ty już możesz wziąć dzisiaj wiedzę i zacząć wycofywać sobie choroby metaboliczne. Y Czuję y, y, naprawdę taki dreszczyk emocji. System jest jak taki pijany żółw. Nigdy nie widziałem pijanego żółwia, ale wiem, ja że żółwie są wolne. Pijany musi przecież być jeszcze wolniejszy. Trzecie. Dostosowanie wytycznych i polityk zdrowotnych. Chodziło mi o to, że no przecież system opiera się na pewnych wytycznych, rekomendacjach, towarzystwach i tak dalej. O no Jezu! Jest... Opie... Ale będzie lamentu! Ale, Jezu, ale, będzie, ale będzie płaczu! Tak. Ale będą, będzie, będzie płac... atak! Ale atak. będzie ataku! Jezu! Ile, ile ludzi będzie płakać, Najcięższe bo... działa zostaną wytoczone w kierunku stylu niskowęglowodanowego. Tak, ale to już mm -hmm. będą śmieszne działa. Śmieszne działa i dlatego, że wszystko będzie, pamiętaj, tak. przez żystej i... Transparentne, więc tak. my wystarczy wydrukujemy i powiemy w wiadomościach o 20:00, tak. i pokażemy listę dofinansowań tych wszystkich towarzystw. I, Oczywiście. Oni I oni zrobią tak, zamykamy się. I my wtedy na to miejsce tworzymy nowe. Nowe towarzystwa. Z, Wy się już nachapaliście, tworzymy nowe, przejrzyste. Mam świetny pomysł. Jednym z zasad funkcjonowania towarzystwa będzie oficjalne, na bieżąco, live nawet. Pokazywanie konta, czyli przepływów na koncie. Dokładnie. Świetnie. E, to jest to, i teraz ja sobie tutaj napisałem. E, Ty, do... oni, może rzeczywiście zagłosują na nas, wszyscy. Jak wystartujemy w wyborach? Na razie nie startujemy. Aktualizacja wytycznych, to powiedzieliśmy, aby odzwierciedlały najnowsze dowody naukowe. Słuchajcie, bo my tu nie, nie, nie mówimy o widzimisie. My mówimy o najnowszych dowodach naukowych, które stoją za style niskowęglowodanowych. I teraz te wytyczne muszą odzwierciedlać te dowody. Mhm. Wymaga to Wiem. jednak czasu. Wiem. No. Te wytyczne będą oczywiście tworzone w zacnym gronie, a publikacje. No a publikacje będą ogłaszane na czystej konferencji coroczna światowa konferencja tak. gdzie będą przedstawiane najnowsze wytyczne na temat terapeutycznego ograniczania węglowodanów i zastosowania konkretnych, konkretnych algorytmów i procedur tak, tak, tak. W, w różnych branżach, tak jak w tym roku zaprosiliśmy. Naj, na, przedstawicieli największych yy, uczelni na świecie: Harvard, Oxford, Oxford, Stanford, przylecą do Wrocławia po to, żeby debatować na temat yy, wycofywania chorób psychicznych, wycofywania chorób metabolicznych. To będzie pierwsza w Polsce debata na temat konsensusu, który w maju zostanie wprowadzony na temat uzależnienia od jedzenia. Mhm. To będzie jedno, nie milion konferencji sponsorowanych przez y, firmy farmaceutyczne po to, żeby promować tabletki, tylko jedna w roku konferencja, na którą będą zjeżdżać się wszyscy zainteresowani twórcy wytycznych po to, żeby debatować i dostosować to, bo ja nie mówię, że to wszystko ma być odgórnie. My musi, będziemy nie. musieli debatować na temat tego, co zrobić, żeby jak najszybciej i najskuteczniej wprowadzić aktualne zalecenia, aktualną wiedzę do gabinetów lekarskich. Świetnie. No i uważam czwarty punkt to jest najważniejszy dla mnie najważniejszy wsparcie i monitorowanie pacjentów. Tak jest. I, tu jest tak ten, jest. I tu jest ten i tu jest ten moment, żeby stworzyć dobrze funkcjonujący system takich relacji między pacjent pielęgniarka pacjent edukatorka pacjent-lekarz. Może zespoły, nie wiem, nie czuję tutaj zespołów, bo wystarczy, że odejdzie zespół, co? Zespół, od lekarz czy w zespół się rozwala? Nie, musi być, musi być pacjent musi mieć Swojego Eduka przewodnika, Łukasz, edukatora. Tak, bo tak, tak, zobacz, y wiele osób pisze, że wycofało sobie cukrzycę, oglądając nasz, nasz jeden czy drugi film mm -hmm. na internecie. Mm -hmm. No, halo, umówmy się, nie potrzeba skomplikowanego zespołu, y mm -hmm. po to, żeby u większości osób poprawić zdrowie metaboliczne. Oczywiście. Będzie potrzebny chociażby zespół typu psychoterapeuta, pielęgniarka, no, dietetyk, dietetyk też. Dietetyk obudzony. Oczywiście obudzony, no nie taki, co będzie mówił, że tak. pełne ziarna trzeba jeść. Y Dokładnie. I te osoby będą w program y monitoringu, będą te osoby, które z jakiegoś powodu tak. y nie potrafią sobie poradzić z tymi zaleceniami po to, żeby y wziąć, ale oczywiście to... Żeby było jasne, no. to będą zespoły, które y, korzystają z najnowszych technologii, czyli chociażby aplikacja skaner zdrowia metabolicznego tak jest. To nie będą y, bardzo często osobiste spotkania w dzisiejszych czasach my musimy ograniczyć spotkania na żywo, które są mhm. skomplikowane, które są droższe, korzystajmy z dobrodziejstw dzisiejszych y, czasów. Y, po to one są, żeby osiągnąć ten efekt skali. Im szybciej dotrzemy do większej ilości osób chorych metabolicznie z wiedzą, która ma potencjał wycofania tych chorób, tym szybciej zaczniemy widzieć statystyki nierosnące, że coraz więcej cukrzycy, stłuszczenia wątroby itd., itd., tylko zaczną one w końcu spadać. Jak ważna jest tutaj właśnie pomoc tu pielęgniarek, edukatorów, bardzo to jest ważne. I ostatni punkt, piąty, równy dostęp do tych interwencji żywieniowych. I ja sobie myślę, że w Polsce, no nie powinien być z tym problem, no bo internet mamy niemalże wszędzie a nawet jeżeli ta przysłowiowa babuszka nie potrafi skorzystać z jednego, z drugiego no to ma tego wnuka pod ręką a jak nie ma go pod ręką, to sąsiad, sąsiad może pomoże i jakieś tam zada pytanie na czacie, który będzie funkcjonował ona mu tam podziękuje tą, tą kaczkę, tam tą głowę utnie i opali te, te, te pióra i da mu na ten rosół, jako element wdzięczności, też no trzeba być wdzięcznym ten, ten, to, ta wdzięczność powoduje, że nasze życie jest piękniejsze i myślę, że no to jest takie pięć głównych takich podwalin do wprowadzenia stylu niskowęglowodanowego, który zmieni ten system. Głosujcie na nas. W... Aha, nie. To nie te wybory. To nie wybory. Słuchajcie, można pięknie żyć. Pomóżcie nam w rozwijaniu tego kanału. Możecie to zrobić w bardzo prosty sposób. Walnąć z kciuka, napisać komentarz MPZ Można Pięknie Żyć. I chociażby zasubskrybować ten kanał, to tyle, aż tyle i tylko tyle, o co prosimy. Ale też sam dobrze wiesz, że my też oglądamy kanały i staramy się subskrybować, bo wiemy, jak to jest ważne dla twórców. To jest też ważne bardzo dla nas. Im więcej subskrypcji, no tak są ustalone te. Algorytmy, tym będziemy mieli możliwość, żeby jeszcze robić bardziej wartościowy materiał, on będzie docierał do jeszcze większej ilości osób. A wy uwierzcie nam, bo tak to się dzieje, że udostępniając to, subskrybując ten kanał, naciskając dzwoneczek, macie wpływ na to, że ten film pojawi się przed oczami kompletnie nie zdającej sobie sprawy z tego, co nadchodzi osoby, która może akurat pod wpływem tego filmu zmieni swoje życie, czyli pośrednio. Dzięki wam prosimy was o to, jeżeli to czujecie, bo nawet ty ostatnio pokazywałeś statystyki, że mm, większość osób, które regularnie oglądają nasz film, nas nie subskrybuje. Rozumiemy, jak możecie to no. naciśnijcie. Jeżeli to nie jest celowe, to naciśnijcie tą subskrypcję. Bardzo prosimy i ocencie nas na Spotify, jeżeli słuchacie tego jako podcast. Dołącz do niezależnie myślącej i pięknie żyjącej społeczności.